Dzień dobry. Świat na głowie, a ze mną Maria Singer. A właściwie Miriam, bo sama mówisz, mówcie mi Miriam. Korzystając z swojego talentu edukacyjnego, przypomnij nam, kim była Miriam dla narodu żydowskiego. Miriam to jest siostra Mojżesza. Oczywiście jest to bohaterka pięcioksięgu mojżeszowego, czyli czegoś, co my nazywamy Torą. Wsławiła się tym, że kiedy mama Mojżesza wrzuciła go do Nilu, ponieważ był to czas, w którym wszyscy chłopcy żydowscy byli mordowani, więc ona, żeby go uratować, wsadziła go do Nilu i właśnie siostra Miriam cały czas towarzyszy tej płynącej łódce i patrzy, co się dzieje. Dzięki temu wie, że Mojżesza znalazła córka Faraona. No i potem też jest cały czas jakby przewodzi tym kobietom, kiedy wychodzą z Egiptu, potem idą przez pustynię. Sławiła się tym, że razem jeszcze z innym bratem gawędzą na temat Mojżesza, zastanawiając się, czy współżyje ze swoją żoną, czy nie współżyje, więc dotyka ją klątwa trądu, bo Bogu się nie podoba to, że ktoś wtrąca się w nie swoje sprawy. A wcześniej, potem jak przechodzą przez Morze Czerwone, wyciąga bębenek i na nim gra. O tym można przeczytać w książce, bo spotkałyśmy się po to, żeby porozmawiać właśnie o niej. Książka to jest jeden rok z życia ortodoksyjnej Żydówki, Polki, patriotki, matki pięciorga dzieci, feministki, kobiety silnej i wrażliwej. I właściwie mogłybyśmy skończyć rozmowę, bo tu prawie wszystko o tobie jest, ale myślę, że to jeszcze rozwiniemy. Tytuł tej książki: Jestem Żydówką. Twój pomysł? Mój pomysł był na to, żeby tak nazwać Instagrama. No i potem konsekwencją Instagrama i TikToka było to, że tak została książka nazwana. Bo ten Instagram i TikTok to jest taki trochę twój blog. Tam odpowiadasz na pytania. Tak. Dużo jest hejtu? Zależy gdzie. Na Instagramie nie, bo to są dwie różne platformy. Instagram ma to do siebie, że obserwują mnie ci, którzy chcą mnie obserwować. Więc to się zdarza rzadziej. Jeżeli chodzi o TikTok, to tak, dlatego że ja wpadam w czyjeś ręce. Jakaś moja rolka się nagle komuś wyświetla, nagle mu wyskakuje jakaś Żydówka i daje znać, co o tym myśli, co myśli o mnie jako o Żydówce. Więc przez to, że są dwie różne platformy, no to też ten odbiór jest różny. Z TikToka chwilowo zrezygnowałam, bo trochę nie mam na to ochoty, na to, żeby ktoś mnie wysyłał do gazu, bo po co, czemu ja poświęcać swój czas, ani na tym nie zarabiam, ani nie mam żadnych jakichś korzyści, które mogę przełożyć potem na buty, ogórki czy wakacje dla dzieci, więc mi się to po prostu nie opłaca. Dużo kontrowersji z tego, bo ja tam podpatrywałam trochę, wzbudza twoje nakrycie głowy. Ja sobie zadaję pytanie, dlaczego? Bo to jest piękne nakrycie głowy, zawsze ty tak artystycznie. Ale jakby było brzydkie, to dlaczego? W sensie, co ma, wiesz, bo ty mówisz, że ładne, a nawet jakby było w sensie, to znaczy, że jest ładne. To jest subiektywna rzecz. Ładne dla ciebie, dla kogoś innego jest brzydkie, ale niezależnie od tego, czy nam się podoba to, co ma druga osoba na sobie, to nie jest nasza sprawa. Chodzi mi o to, że ty artystycznie zawsze wkomponujesz je w całość. Zawsze jest to kolorystycznie. A gdybym tego nie robiła? No to wtedy ktoś mógłby powiedzieć, o, to zwraca bardzo moją uwagę, a dla mnie jest taka całość nie twoja zbudowana. Nie mógłby powiedzieć, w sensie dla ciebie, ale ile razy ja dostaję komentarz, że się beznadziejnie ubieram, to jest twój gust, tobie się to podoba, komuś innemu się to może nie podobać, ale niezależnie od tego, czy komuś się podoba, czy się nie podoba, to jest to absolutnie wasza sprawa. I ja nie ubieram się po to, żeby zadowolić gusta kilku milionów, kilkunastu milionów Polaków. Naprawdę nie po to się ubieram. Okej, dobrze. Więc wiesz, bo to jest super pytanie. No nie, bo to jest genialne pytanie, bo to jest ładne, ale ktoś mi pisze, to jest brzydkie. Takie są reakcje. Pejsy są brzydkie. Co znaczy są brzydkie? Jest definicja brzydoty? Nie ma definicji brzydoty. A bo twoja chusta jest ładna, czemu ludzie się czepiają? No bo im się ta chusta nie podoba, dlatego się czepiają. Bo dla nich jest to poza ich postrzeganiem rzeczywistości, bo im to nie odpowiada. Ale powiedziałaś o pejsach. Twój najstarszy syn nosi pejsy i nosi jarmułkę. Ja się zastanawiałam, bo dzieci są bezlitosne. Czy on nie ma z tym problemu w szkole? No w szkole nie ma z tym problemu, bo to jest też kwestia tego, że się przyzwyczajamy do kogoś i do tego, w jaki sposób się ubiera. Jedno dziecko będzie ubierało się tak, drugie będzie się ubierało śmak, jedne będzie miało długie włosy, inne będzie miało krótkie włosy. No, w którymś momencie akceptujemy rzeczywistość, bo się do niej przyzwyczajamy. Jakby, bo to jest kwestia tylko i wyłącznie przyzwyczajenia. Ale nie przychodził ze szkoły do domu i nie mówił, mamuś,
nie chce już więcej nosić? No nie, no bo wtedy by je obciął po prostu. Jakby zdecydował, że dla niego to jest za dużo, to by obciął pejsy. To naprawdę jest na tyle proste. Okej. Ja jak zaczęłam się przygotowywać do wywiadu, to moje pierwsze pytanie, i teraz już wiem, że podszyte też stereotypem, miało brzmieć. Jak wolna, wykształcona, młoda kobieta z rodziny, która się zasymilowała, nagle postanawia zostać ortodoksyjną Żydówką? Ale przeczytałam książkę, pooglądałam zdjęcia. Ja bardzo polubiłam ciebie i całą twoją rodzinę i tego pytania już nie zadam. Bardziej interesuje mnie, jak postanowiłaś, że tak będzie, co najbardziej cię uwierało w tym? Czy coś cię uwierało? Czy z czymś miałaś problemy? Bo słuchaj, postanawiam, zakochujesz się. No. Zakochujesz się w ortodoksyjnym Żydzie. I co? I postanawiam, ponieważ chcę tworzyć z nim całość i postanawiam, że będę ortodoksyjną Żydówką. Tak. I co dalej? No i zaczynam nią być. To znaczy? To znaczy robię porządek w kuchni, żeby była koszerna. Robię porządek w ubraniach, bo są ubrania, w których już nie będę chodzić, a w innych będę chodzić. Nie wiem, przestaję wychodzić w piątek wieczorem na imprezy, zaczynam obchodzić szabat, uczę się przede wszystkim tego wszystkiego, poznaję, sprawdzam, czy mi się to podoba, czy nie, bo faceci są, a potem ich nie ma. No teraz jesteśmy po rozwodzie, więc gdybym tylko dla faceta zdecydowała się na judaizm, to by nie było już judaizmu, skoro już nie ma faceta. Więc najpierw chciałam sprawdzić, czy to jest rzeczywiście to, czego ja chcę. Czy robię to dla kogoś, czy robię to dla siebie. Jak się okazało, że robię to dla siebie, no to w to wszłam dalej po prostu. Czyli on był tylko przyczynkiem do tego. Ale skoro cię mam, to cię zapytam, co to znaczy, że jedzenie jest koszerne? Bo wiesz, że są różne interpretacje tego. Nie. Jedno. Koszerne są bardzo konkretne zasady, które są opisane w Torze, czyli w pięciu księgu mojżeszowym. Tam jest bardzo jasno napisane, nie jedzcie świni, nie jedzcie tego, jedzcie to, tego, nie jedzcie i tak dalej. Nie gotujcie mięsa z mlekiem. Nie gotujcie mleka z mięsem, tak, mięsa z mlekiem. I to są dosyć proste zasady koszerności, które ja też wymieniam w książce, to jest 10 punktów. Nie ma tu żadnej dodatkowej interpretacji po prostu. Parzysnokopytne przeżuwacze, ryby z płetwami, z łuskami i tak dalej. To jest w książce, to jest też u mnie na Instagramie. Natomiast dalej jest pytanie, jakie są obostrzenia dookoła. I tutaj się trochę dzielą Żydzi między sobą. To znaczy Tora jest jedna, prawo żydowskie zwane halachą jest jedno, ale to, w jaki sposób strzeżemy tego prawa, czy też Żydzi religijni strzegą tego prawa, no to są już różne rzeczy. To jest, nie wiem, można by porównać do tego, że zakazane jest w Polsce morderstwo. Tak? Mhm. To jest dosyć logiczne. Nie wolno nam mordować. Ale jakie są obostrzenia dookoła, żeby ludzie nie mordowali, się różnią w zależności od państw. Czyli, no nie wiem, w jednym państwie za morderstwo jest więzienie, w innym państwie za morderstwo jest, nie wiem, kara śmierci, już chyba nie ma. I tak trochę próbuję to porównać. Więc tutaj, chociaż to jest złe porównanie, bo tutaj mówię o konsekwencji. Tak właśnie, tak też myślę. To jest złe porównanie, dlatego że tutaj mówię o konsekwencji i jakby tworzeniu prawa, które kończy się konsekwencją. W judaizmie nie ma konsekwencji. U nas nie musimy mieć do spowiedzi, nie ma czegoś tak jak piekło, nie ma czegoś takiego, że jakby to my jesteśmy sami sobie strażnikami. Też nie ma jakichś naczelnych rabinów, którzy będą grozić palcem i mówić, teraz macie robić tak, a nie inaczej. I tych poziomów bycia zaangażowanym w religię jest kilka. Więc to był zły przykład. Nie będę podawała przykładu. Natomiast to, co powiedziałam, jest Tora i są te zakazy i nakazy. I jakby mamy judaizm, Tora mówi i zróbcie sobie obramowanie. Czyli zróbcie sobie w cudzysłowie jakieś mury, które sprawią, że ten dom zwany Torą, czyli to prawo żydowskie będzie bezpieczne. I te obostrzenia są różne. I jeżeli mówimy o kuchni koszernej, bo to zapytałaś, to na przykład będą w domy, w których są oddzielne miejsca w lodówce na mięsne i mleczne naczynia, po to, żeby potem przez przypadek nie pomieszać i nie pomylić. Osobne są komplety naczyń, w związku z tym są osobne też gąbki, osobne są szafki na te naczynia, ale będą domy, w których po prostu się nie gotuje mięsa z mlekiem i ewentualnie nie podaje się na jednym talerzu. To odróżnia może odłamy judaizmu. Rozumiem, że produkty kupujesz w naszych sklepach. Tak. Dziękuję za przepis na resztkowiec. Powiesz? Resztkowiec, tak. Świetne. Placek z chleba. Placek z chleba, tak. Bo ja nie lubię wyrzucać. Często to jecie?
No jak jest dużo chleba, to jemy. Powiedz ten przepis, bo to jest szybciutki ale przepis. Ale to nie jest przepis, po prostu moczę resztki chleba w mleku, dodaję jajka, proszek do pieczenia i piekę. Albo rozmaryn i sól, albo rodzynki i cukier. To wszystko. To na to, jakim się jest człowiekiem na świecie, myślę, że wpływ ma też nasza rodzina. Nasze poprzednie pokolenia. Ty jesteś piątym pokoleniem bardzo silnych kobiet. Mama, babcia. Jak one zareagowały? No babcia to jest w ogóle kultowa postać. Joanna Ronikier, czyli współzałożycielka piwnicy pod Baranami. Mama znana dziennikarka. Jak mamy, jak mama z babcią zareagowały na to, kiedy ich poinformowałaś, że stajesz się ortodoksyjną Żydówką? No, były zdziwione. Może trochę zaniepokojone, ale zdziwione. Wierzyły, że wytrwasz? A nie wiem. W sensie, ja pewnie nie wiem. To znaczy, nie interesuje mnie to szczerze, z całym szacunkiem, ale to chodziło o to, co jest dla mnie ważne, a nie co one myślą o tym, co jest dla mnie ważne. Nie pytałam ich nigdy, czy zastanawiały się, czy wytrwam, czy nie. Nawet jakby mi powiedziały, że nie wytrwam, po co by mi to było wiedzieć? Jakby mi powiedziały, że wytrwam, no to by było miłe, to by było fajne. Jakby mi powiedziały, słuchaj, cokolwiek zdecydujesz, jesteśmy po twojej stronie. Ale to nie jest takie proste, tak zawsze być przy drugim człowieku. No tak, ale wsparcie jest ważne. Oczywiście, ale to nie znaczy, że zawsze potrafimy wesprzeć. Oczywiście, chcielibyśmy być wspierani i chcielibyśmy wspierać, ale to nie znaczy, że zawsze jesteśmy wspierani, to nie zawsze znaczy, że wspieramy. Na tym to też polega wychowywaniu dzieci. Ja bym chciała wspierać moje dzieci najlepiej, jak potrafię, ale czasem nie zgadzam się z wyborem córki, która mówi, dzisiaj nie pójdę do szkoły, bo moje zdrowie psychiczne jest ważniejsze. A ja uważam, że ma iść do szkoły, bo moim zdaniem szkoła jest ważniejsza. No, też ją trochę naciskam, zamiast jej powiedzieć, oczywiście kochanie, możesz nie iść do szkoły, to ja ci tylko zrobię herbatkę. To jest, może i nie idzie do szkoły? No, akurat 2 dni z rzędu nie poszła do szkoły, no. Bez mojego przyzwolenia. Więc też jest ten... Podobno ciebie mama wychowywała sama, ale wychowywała cię w takim partnerstwie. Byłaś dla niej partnerką. Tak, tak. I ty nie chcesz swoich dzieci wychowywać w ten sposób. Absolutnie chcę, dlatego tak? Nie ma kary za to, że córka nie poszła do szkoły. Ma 10 lat i to jest jej decyzja. Jeżeli potem chce mieć obniżoną ocenę zachowania albo dostać minus na sprawdzianie, to jest jej decyzja. Jest 10-latką i jakby to nie jest moja szkoła, nie moje oceny, nie moje świadectwo z paskiem albo bez paska. Więc jak najbardziej jestem i za demokratycznym wychowywaniem dzieci i za partnerskim wychowywaniem dzieci, ale jestem też absolutnie za dawaniem jakichś zasad, bo no od tego też jest rodzic, na tym polega wychowanie, że jednak trzeba mówić, teraz idziecie dzieci spać, a nie 3-latek zdecyduje, czy chce iść spać, czy nie. No nie, no jest czas do spania, koniec, kropka, myjemy zęby, koniec, kropka. Tu nie ma pola do dyskusji i demokracji, że głosujemy, kto jest za myciem zębów. Nie, to... Wiesz, co mi się podoba w waszej rodzinie, że dajecie dzieciom jako prezenty owoce. Tak. A o wyborze tych owoców świadczy to, że wiecie, jakie dziecko ma gust. Staramy się, no pewnie, że tak, no ich jest piątka, no ale staramy się wiedzieć, jakie ma gusty, tylko że te gusta się zmieniają, jak to u ludzi, a przede wszystkim u dzieci to się zmienia. Czasem nie zawsze nadążamy na tym, co one akurat tego dnia lubią. Ja bym chciała, żebyś opowiedziała, jak u was wygląda sobota. Bo wydaje mi się, że nie ma znaczenia, jaka to jest religia. W każdej rodzinie powinna być taka sobota. Ja nie mam pojęcia, co powinno być w innych rodzinach. Ja jestem ostatnia, żeby mówić, co powinno być u nich. Staram się strasznie zastanawiać, co powinno być u mnie. I wiem, że u nas to działa. Takie życie taka... bliżej siebie. O. Albo dalej od social mediów, telefonów i tego wszystkiego, co absorbuje nas całymi dniami. Więc tak, sobota jest takim dniem, zaczyna się w piątek wieczorem szabat. Więc jeżeli jest to zima, no to jest wtedy pół piątku, pół soboty. Jeżeli jest to lato, no to wtedy ten szabat zaczyna się później, bo wraz z zachodem słońca. No i też kończy się później, czyli wtedy to jest sobota cała. Tak czy siak jest o 25 godzin, w których nie używamy telefonów, komputerów, nie jedziemy nigdzie samochodem, nie idziemy na zakupy. No jesteśmy po prostu ze sobą. Gramy, gadamy, idziemy na spacer, jemy. Mamy wolne. Czy twoje dzieci lubią te soboty? No chyba lubią. No, na razie nikt się nie buntuje. Żadnemu z nich nie przyszło do głowy, żeby iść teraz, nie wiem, spotkać się z koleżankami i iść do galerii w sobotę. No,
Jakby naprawdę galeria jest dużo mniej atrakcyjna niż spędzenie czasu z rodzicami, czy też z mamą i z ojczymem, którzy wreszcie mają dla dziecka czas. No więc dlatego, bo powiedziałam, że uważam, że każda rodzina powinna mieć taką sobotę, tak, bo tak, to jest bardzo ważne. Ja wiesz co, wiem, tylko, że może się sprawdza coś innego. Że wiesz, niech że to potem, się nazywa tak. zupełnie inaczej. Nie, niech to dlatego, się nazywa... że może u kogoś sobota by nie działała, ale działa to, że się jedzie na miesiąc na wieś albo że się łazi w góry. No nie wiem, ja nie jeżdżę z moimi dziećmi na rowery, a byłoby to... A uważam, że każda rodzina tym trochę powinna uprawiać sport. No nie, nie wiem, co każda rodzina. U nas wspólne uprawianie sportu nie działa. U nas nie działa to, że nie wiem, wyjedziemy dookoła świata busem, a to by może. Więc jakby nie wiem. Myślę, że dlatego jestem ostrożna w mówieniu, co inni powinni, bo ja nie wiem, co inni powinni. Może ktoś inny, inna rodzina nie ma takiej soboty, ale realizuje swój plan na bliskość w inny sposób, po prostu. Z jakimi stereotypami związanymi z Żydami przychodzi ci najczęściej walczyć? No właśnie, walczyć? No ja nie walczę. No jak ktoś ma jakąś wiedzę, no to ja mogę powiedzieć, to nie jest prawda. A jak ktoś uważa, że to jest prawda, no to ja i tak nie przegadam. Jeżeli ktoś mówi, albo moja pani historyczka w klasie piątej inaczej, tak powiedziała. To inaczej powiem. Łapiesz mnie za słowa i ja tak sobie myślę, że muszę zweryfikować sposób zadawania pytań, ale mówiąc słowo Żyd, kogo ja powinnam zobaczyć? Żyd czy Żydówka? Nikogo nie powinnaś widzieć, bo każdy Żyd jest inny. Chyba, że masz mózg na tyle genialny, że widzisz naraz 15 milionów osób i dokładnie znasz ich życia. Nie, nie jesteś w stanie, nic nie powinniśmy. To jest dla mnie to, że człowiek, któremu ja mówię, jestem Żydówką, już ma obraz mnie. Już, natychmiast. I część ludzi jest gotowa zmienić ten obraz. Mówi, fajnie, że cię mam, naucz mnie czegoś, zmień moje postrzeganie rzeczywistości i to jest fantastyczne. A są ludzie, którzy mówią, nieważne co ty powiesz, ja wiem swoje, bo widziałem serial Unorthodox, bo czytałem książkę, bo byłem w Izraelu. No i to jest dla mnie najtrudniejsze. Czy to się wiąże ze stereotypem? Nie, to się wiąże z obrazem, jaki mamy na temat drugiej osoby i nie jesteśmy skłonni tego obrazu zmienić, bo wydaje nam się, że wiemy lepiej. Czy do kontaktu z Bogiem potrzebna nam jest religia? Nie, bo Bóg to jest wiara, a religia to są zasady, które w jakiś sposób próbują do tego Boga dojść. A Bóg jest też jakoś takim czymś, co próbuje, no jest takim też często straszakiem, nie? Że tak naprawdę Bóg to jest jakaś, nikt nie widział Boga, więc to jest tak naprawdę, Bóg to jest jakaś niewiadoma dla mnie przynajmniej, która w rękach religijnych ludzi staje się narzędziem fanatyzmu. To jest też ważne, żeby to podkreślić, że religie potrafią być genialnym narzędziem fanatyzmu i kierowania ludźmi pod ludzi, no bo w imię Boga. Więc jakby to są dwie różne rzeczy, wiara i religia. A powiedz, co tobie dał judaizm? Zasady, reguły, schematy. Nie wiem, co jem, czego nie jem, kiedy co świętuję. Też fajną tradycję, lubię te święta. Ogromnie, dobrze się odnajduję w tych wszystkich świętach. I ta cała spuścizna żydowska, która akurat miałam tą tradycję żydowską, miałam, bo jestem z żydowskiego domu, więc to się działo w tej mojej rodzinie przed wojną, grubo przed wojną. Tak. Ale Marysiu, tak ci teraz powiem, ale Marysiu, co zmieniło się w świętowaniu tego, zanim ogłosiłaś, że chcesz być ortodoksyjną Żydówką, a później? Bo jeśli mówisz, jestem z żydowskiego domu, znam te święta, świętowałam, to co się zmieniło? Nie, ja nie powiedziałam, że świętowałam. Czemu judaizm? Czemu ludzie mnie też często pytają, ale czemu wybrałaś judaizm? Po pierwsze, ja nigdy się nie zastanawiałam nad religią. To nie jest tak, że ja sprawdziłam każdą religię i zdecydowałam się na judaizm, ponieważ nigdy nie miałam potrzeby, żeby być religijną. Ten judaizm po prostu nagle się pojawił, ale był dla mnie oczywistym wyborem, ponieważ sama pochodzę z żydowskiej rodziny, która przed wojną obchodziła żydowskie święta, zanim się zasymilowała. Więc judaizm dla mnie to jest również tradycja moich przodków. Mówimy o trzech różnych rzeczach. Wiara, albo wierzymy w Boga, albo nie wierzymy. Religia, czyli zbiór jakichś zasad, które to życie regulują. I tradycja, która może nie mieć nic wspólnego z religią, jak choinka w polskich domach, nie katolickich, tylko ateistycznych. Więc mój judaizm to jest również tradycja moich przodków. Ja nie świętowałam Hanuki, zanim stałam się religijna, chociaż była u nas w domu Hanukija. Dzisiaj świętuję Hanukiję, ponieważ ze względu na Boga, ze względu na religię i ze względu na tradycję. Myślisz o kolejnej książce?
Tak, trochę myślę. Chciałabym nie zdradzić jeszcze nic? Nie, chciałabym więcej Żydów polskich zaangażować w mówienie. Bo ja dostaję te same pytania, a fajnie jakby ktoś poza mną się wypowiadał. I też, żeby pokazać, że inni Żydzi są naprawdę innymi Żydami. Bo ja tutaj tak mogę mówić, że no wiesz, kochaniutka, różnimy się między sobą, a i tak mi nikt nie uwierzy. Nie, że teraz będzie, że no Żydówka to jest albo ta, która ma ogoloną głowę jak w Unorthodox, albo ta, która ma kolorową chustę. No więc chętnie, żeby ktoś jeszcze zabrał głos poza mną, to by było super. Ale ty dla świętego spokoju, bo wiem, że też cię pytano i to bardzo często, czy masz ogoloną głowę, troszeczkę teraz wystawiasz w głowę. Nie, nie mam ogolonej głowy. Tak, więc troszeczkę wystawiasz w włosy dla świętego spokoju, żeby już nie było żadnych wątpliwości. Nie, po prostu tak mam. Po prostu nie dlatego, żeby ludzie mi nie zadawali pytań, bo naprawdę mam w nosie, co inni myślą o mojej głowie i o moim ciele. Akurat po prostu mi wystają włosy, a zaraz będę jechała na rowerze, to mi będzie wystawać więcej. A potem zawiążę inaczej chustkę i będzie mi kitka wystawała. Ja się zastanawiam, czy ty masz z czymś w życiu problem? No, mam problem z brakiem edukacji. Jakoś mnie strasznie żal nas wszystkich, że zadajemy takie pytanie, że muszę wydać książkę, która się nazywa Jestem Żydówką, że to jest jakiś fenomen w Polsce, że jestem Żydówką. Jakby serio do tego doszło, że ja muszę tłumaczyć takie oczywistości. Czasem mam problem, myślę sobie, a gdzie jest edukacja? Gdzie w Polsce jest edukacja, że ludzie się różnią? Czemu na geografii nie mówimy o tym? Czemu na języku polskim nie ma jednej lekcji o mowie nienawiści? Czemu nie tłumaczy się dzieciom, że słowo Żyd nie jest obelgą, ale Żydek już jest nie negatywnym słowem, a że Żydzić jest nie w porządku, tak jak i cyganić, a że chirurżka nie obraża nikogo i można mówić chirurżka. No nie wiem, brakuje mi tego w systemie edukacji, bo byłoby fajnie, jakbyśmy różne rzeczy po prostu już wiedzieli. Ale sama próbowałaś to robić? Byłaś współzałożycielką, była taka żydowska telewizja internetowa, tak? Shalom TV. Ona nie działa teraz, bo ja sprawdzałam. Tak. Ale może wrócisz? Może, jak fajne były te filmiki. Tak, to ten Shalom TV to właśnie było na YouTubie, jest kilka filmów, kilkanaście. Właśnie takim pomysłem na kilka rzeczy. Po pierwsze, żeby jakoś zjednoczyć Żydów tu w Polsce i żebyśmy się nawzajem jakby informowali o tym, co się dzieje. Dwa, żeby pokazać Polakom, że, no, że Żydzi są, istnieją i nie są zagrożeniem dla Polaków, że naprawdę jakby mamy inne rzeczy do roboty niż odzyskiwać kamienice i nie wiem, teraz rządzić Polską. A trzy, też, żeby pokazać za granicą, że Polska też jest państwem, w którym są Żydzi, że nie jest takim antysemickim miejscem, bo ten czarny PR, który jest za granicą, mnie osobiście jako polskiej patriotce doskwiera, więc mieliśmy tam z zespołem taki pomysł, że, no, że pokażemy za granicą, że są Żydzi w Polsce i że jest życie żydowskie, że Polska to nie są tylko groby i cmentarzyska i przelana żydowska krew. Polska żydowska krew. Słuchaj, w wielu domach na ścianach wisi portret Żyda z pieniążkiem. Czy jakbyś weszła do takiego mieszkania i zobaczyłabyś, to próbowałabyś uświadomić gospodarzy, że to jest tylko stereotyp? Czy nie? Nie. Jeżeli ktoś by mi powiedział, popatrz, jaki fajny Żydek z pieniążkiem, to bym powiedziała, no dla mnie nie jest fajny. Ale póki ktoś mnie nie pyta o zdanie, to się nie wypowiadam. Tak jak nie chcę, żeby ktoś się wypowiadał na temat tego, czy mam na głowie coś ładnego, czy brzydkiego. W sensie, nie, albo czy to jest spoko, że jako Polka zakrywam głowę. Więc pewnie gdzieś przy okazji spróbowałabym do tego nawiązać. Ale jak wchodzę do kantoru w Krakowie na Kazimierzu, jest Żyd z pieniążkiem, no to tego nie komentuję głośno, bo albo dlatego, że po co, albo dlatego, że się boję tego, że będziemy jako Żydzi uważani, a znowu się Żydzi czepiają. No, trochę mi to doskwiera, nie podoba mi się to, że jak ja mówię, że antysemickie jest to, jak ktoś mnie wysyła do gazu, na co słyszę, to antysemickie to jest wszystko, co się Żydom nie podoba. To ja myślę sobie, no przepraszam bardzo, no nie podoba mi się, jak ktoś mi proponuje cyklon B, ale to nie znaczy, że wszystko, co jest antyżydowskie, mi się nie podoba. Więc trochę w takim jakby strachu przed tym, że ktoś zacznie mnie wyzywać od wichrzycieli, się nie odzywa. Ale jest ci wtedy tak naprawdę przykro? Po prostu przykro? Nie. W sensie, jak mnie by miało być przykro w każdej sytuacji, w której to bym non-stop siedziała i płakała. No, bo to jest naprawdę, czasem bywa trudno
I no właśnie chociażby to, że noszę chustkę na głowie i dla ludzi, ludziom się to już nie mieści w kategoriach polskości. Albo zwykłe teksty, że jak jesteś Polką, to nie może być Żydówką, jak jesteś Żydówką, to nie może być Polką. Ja mam takie, ludzie, mogę. Nie, nie możesz, zdecyduj się. Nie wolno. Gdzie jest przedmiot pod tytułem tożsamość? Gdzie jest taki przedmiot? Czemu nie ma? Czemu na wychowania do życia rodzinie uczymy się o bzdetach, a nie uczymy się o tożsamości? No to napisz o tym kolejną książkę. Bo tu chciałabym jeszcze wrócić do tego, dlatego cię zapytałam, czy ty masz z czymś problem, bo ja miałam jedno dziecko, mam jedno dziecko. No mówię o tym okresie młodszym i nie miałam czasu i miałam problem z wyjazdem. Ty tu opisujesz, masz trójkę dzieci, w ciąży jesteś. Teraz masz piątkę, ale w ciąży jesteś i jedziesz chyba pociągiem. Tak. Dzieci wszystkie, no przecież one małe wtedy były. Jak ty sobie dawałaś radę? No bo to jest tak jak powiedziałaś o kobietach w mojej rodzinie, że są silne. No każdy z nas na swój sposób jest silny. Każdy dzisiaj wstał. Ale umiesz prosić o pomoc? Nie, wiadomo, że nie. Nie. U nas w rodzinie się nie prosi o pomoc. Co ma potem absolutnie hardkorowe skutki negatywne, bo proszenie o pomoc jest strasznie ważne. I jest to, umiejętność proszenia o pomoc jest szalenie ważna. Trochę się tego nauczyłam w Izraelu, gdzie ludzie sami po prostu mi się pakowali z pomocą. I trochę się nauczyłam, że to jest taka fałszywa skromność, że nie i fałszywa skromność, że sobie samemu poradzę i jakieś takie robienie z siebie superwoman, a nie ma czegoś tak jak superwoman. Superwoman są tylko w bajkach. Potem robienie z siebie męczennicy, no bo jednak się jest umęczonym. No nie, że to wszystko byłoby dużo łatwiej, gdybyśmy mogli kogoś poprosić o pomoc. No i w podróżach mi się parę razy zdarzyło jednak powiedzieć, masz moje dziecko, trzymaj. I zresztą parę razy też jakieś kilka znajomych mam właśnie od tego, że na jakimś wyjaździe mówiłam, ja teraz idę do łazienki, masz. To jest Szymon na 3 miesiące, potrzymaj. No i tak się zaczęła jakaś jedna z kilku przyjaźni. Bo ludzie też lubią być proszeni o pomoc. Czy ty jesteś szczęśliwa? Tak, jestem, zwłaszcza teraz jak jest wiosna na tym, to jestem szczęśliwa. Tak, jestem szczęśliwa, ale też czasem się zmuszam do tego, trochę kopię w tyłek i mówię, wstań, idź, rób, życie jest za krótkie, żeby płakać nad sobą i nad swoim losem i nad niesprawiedliwością świata. Zastanawiasz się, wyobrażasz sobie siebie tam za 10 lat, co będziesz robić? Nie, tu i nie, teraz. Tyle rzeczy mnie niespotykanych spotkało, że nie. Ja lubię planować, rzeczywiście planowanie mi dobrze robi, ale chyba mi judaizm zaspokoił tą potrzebę takiego poukładania i dzięki temu po prostu nie martwię się tym, co będzie za rok, dwa, trzy. Naprawdę mam sobie jakiś taki spokój. No będzie, co będzie. No ktoś by przewidział pandemię? Nie. Ktoś przewidział wojnę w Ukrainie? No pewnie ktoś to przewidział, no ale czy ja przewidziałam, że będę religijna? Nie. Czy ja przewidziałam, że będę miała piątkę dzieci? No trochę przewidziałam, bo sama chciałam mieć piątkę dzieci, tak? No niektóre rzeczy można sobie zaplanować, innych nie można. Niektóre można przewidzieć, innych nie można. Co ja wiem, co będzie za rok, dwa? Jakby ten judaizm mi daje taki spokój. Ja wiem, że teraz będzie Pesach, po Pesach będzie Szawuot, po Szawuocu wakacja, potem będzie Rosh Hashana. Mi daje taki spokój. I to mi sprawia, że co będzie jutro. No i tak będę na to gotowa, mam nadzieję. Wiesz, proponuję, żebyśmy skończyły słowami twojej babci. Nie wiem, czy pamiętasz. Kochaj bliźniego, jak siebie samego. Ale nie bardziej. Ale nie bardziej. A tak, to jest bardzo ważne. Miłowanie siebie jest najważniejsze, to prawda. Zaczynamy od siebie. Zaczynamy od siebie. No to oczywiście. Dziękuję za dzisiejszą lekcję. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję.